W tej chwili, tak jak powiedziałem, rozpoczynamy bardzo intensywny okres rozmów z inwestorami i mam nadzieję, że wreszcie to PGG, czy tą nową kompanię węglową dopniemy do, tak jak powiedziałem, do końca kwietnia. Myślę, że jest na to ogromna szansa. Mamy rentowne 3 kopalnie na koniec roku 2015, czyli Marcel, Bolesław Śmiały, Chwałowice. Natomiast no, bardzo blisko jest Ziemowit, Piast, Jankowice w zasadzie też powinny być rentowną kopalnią, ale miały problemy produkcyjne. Tak? I to powiedziałem, natychmiast wynik idzie pod wodę, jeżeli kopalnia ma problemy produkcyjne, czy problemy z jakością, ze złożem, problemy geologiczne. No i jest kilka kopalń, które muszą tutaj zdecydowanie poprawić swoje wyniki. To są dwie kopalnie. Sośnica, która została, czyli było tu połączenie Sośnicy, Makoszowy, my rozdzieliliśmy tą kopalnię, to wiele komentarzy, ja też słyszałem, że te kopalnie tak naprawdę nigdy nie zostały połączone, bo zaczęto od administracyjnego połączenia, a nie zrealizowano takiego faktycznie technologicznego. Tu też chcę Państwu powiedzieć, że my podchodzimy zupełnie odwrotnie, tak. Ja nie jestem zwolennikiem takiego po prostu na zasadzie, że łączymy kopalnie, to zwolnimy administrację, będziemy mieli niższe koszty. Kopalnie to są bardzo duże organizmy, tak? I połączenie musi mieć sens. Połączenie kopalń nie może polegać na tym, że chcemy ukryć wyższe koszty, łącząc kopalnie z dobrymi kosztami. Więc nasze podejście było takie, że staraliśmy się najpierw po prostu znaleźć rozwiązania, gdzie pewne połączenia, nazwijmy to, i synergie technologiczne, je wdrażamy najpierw, a potem zastanawiamy się, czy je łączyć administracyjnie. I takie połączenia technologiczne na przykład zostały wykonane, czy są wykonywane między Chwałowicami i Jankowicami, ale w tych kopalń nie zamierzamy na przykład łączyć, tak? Wystarczy nam połączenie technologiczne. Ale na przykład także rozpoczęliśmy połączenie technologiczne między kopalnią Pokój i Bieluszowice, tak? I tutaj jest to kopalnia, która też była szeroko dyskutowana, czy to jest kopalnia do zamknięcia, czy nie. I tutaj to połączenie technologiczne mniej więcej po roku czasu powinno się wiązać z połączeniem administracyjnym z kopalnią Bieluszowice. Tak? To jest też, co przedstawiliśmy jakby w biznesplanie. Chcemy przedstawić inwestorom, ale także stronie społecznej, związkom zawodowym. Tak? Czyli można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie taki podział tej kopalni na dwie części. Jako jednostka organizacyjna część mogłaby iść do SRK, ale mówimy tu o perspektywie roku czy roku czasu, a część będzie stanie się jakby jednym organizmem z kopalnią Bieluszowice. Bo ja zawsze powtarzam, że restrukturyzacja górnictwa nie może polegać na tym, że akcyjnie raz na parę lat zamykamy ileś kopalń, a nie zajmujemy się tym, które zostały, tylko przede wszystkim musimy się zająć tymi, co pozostały i je radykalnie zmienić. Zmienić zarządzanie, zarządzać kosztami inaczej zarządzać sprzedażą, inaczej zarządzać wartością tych firm, inaczej zarządzać marżami. Koszty produkcji inne niż koszty pracy obniżone zostały drastycznie. Tak? Oczywiście my dalej uważamy, że one mogą być obniżone, tak? Ale w ostatnich, powiedzmy, 2-3 latach to są dwucyfrowe liczby obniżenia kosztów. Tak? Ja mówię o jednostkowych, czyli nie tylko wynikające z samej produkcji, nawet ze wzrostu produkcji w niektórych kopalniach, ale w ogóle jakby obniżenie kosztów. Więc tutaj jakby wszędzie te rezerwy, to jest to, co powiedziałem, że na początku zawsze jak się uruchomi rezerwy proste, to jest wynik nam idzie do góry, a potem jest coraz trudniej i tym samym wysiłkiem jakby po prostu wyniki, poprawa wyników jest coraz trudniejsza. Także ze stroną społeczną myślę, że będziemy dalej rozmawiać. Mamy jakieś tam drobne zacięcia w tej chwili. Dlaczego to porozumienie zostało wypowiedziane? Bo ono zostało podpisane w dobrej wierze, że akurat wtedy to były te terminy kompanii węglowej na wrzesień, a teraz się znajdziemy w maju. Więc sytuacja jest inna, jest gorsza sytuacja rynkowa i musimy szybciej pracować nad systemami motywacyjnymi, kosztami pracy, które powinny, tak jak powiedziałem, obniżać się automatycznie w momencie, kiedy jest gorsza sytuacja. Mogą być nawet wyższe, czyli wynagrodzenia mogą być wyższe, jak jest lepsza sytuacja. Na początku, jak podpisywaliśmy porozumienia styczniowe, to nie było tego tematu, tak? I wszyscy wiedzieli, że jak się wchodzimy na 23 prym do nowej kompanii węglowej, to w zasadzie nie ma 12-miesięcznego okresu, tak? Bo nie wynika z prawa, nie ma żadnego okresu, więc to zostało podpisane w dobrej wierze, kiedy ten harmonogram był zupełnie inny, a teraz my wylądujemy
w maju 2017, więc ja nie mogę się na to zgodzić po prostu. Mamy temat na pewno czternastki za zeszły rok, która jest należna pracownikom. Chcemy wypłacić pracownikom, ale tak jak w zeszłym roku rozłożono na raty, bo musimy część przerzucić na okres po dekapitalizowaniu spółki, bo zresztą to, o tym też mówiliśmy, tak, czyli zorganizowane dodatkowe finansowanie, które dało nam czas do końca pierwszego kwartału na stworzenie tej nowej kompanii węglowej, no ono niestety, ale nie umożliwia wypłacenie tej należnej pracownikom czternastki, bo to jest to, co komentowałem, po prostu wynagrodzenia są rozłożone nie na 12 pensji, tylko na 14, tak, w górnictwie. To wynika z pewnej też jakby całej historii tworzenia tych systemów wynagrodzeń i tak to po prostu jest, tak. Jakbyście Państwo zapytali niektórych górników, czy woleliby mieć na przykład włączoną barburkę i czternastkę w wynagrodzenia takie miesięczne, to część by odpowiedziała, że nie, bo wolą mieć jedną dodatkową czy dwie dodatkowe wypłaty. I to jest tak naprawdę, musimy patrzeć na koszty, a nie to, jak to jest rozłożone. A czasami jest to nazywane, ja się nie zgadzam też, ja mam bardzo biznesowe podejście, ale nie zgadzam z tym się, że czternastka czy barburka jest przywilejem. To jest po prostu, jest takim, a nie innym rozłożeniem wynagrodzeń, tak? Problemem kompanii węglowej, w ogóle górnictwa, jest to, że nie ma systemów motywacyjnych, które powodują to, że jak jest gorzej, to wtedy automatycznie koszty pracy spadają, a jak jest lepiej, to rosną, tak? Tak jak jest w każdej innej firmie, tak, która jest w stanie funkcjonować na rynku, bo takie mechanizmy jakby muszą działać. Robimy nową kompanię z 11 kopalniami, zarząd wierzy, że ten biznesplan można zrealizować, jest dużo przeciwieństw w postaci kosztów, w postaci tego, że są ryzykowne kopalnie, że jest sytuacja cenowa czy rynkowa taka, jaka jest, ale jak na razie wierzymy w to, że możemy sobie poradzić z tym, że z 11 kopalni możemy zrobić rentowną firmę.